Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Sejm nie uchylił rozporządzenia prezydenta dotyczącego wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. To, co dzieje się na granicy z Białorusią, jest wydarzeniem bez precedensu. Mamy do czynienia z taką specyficzną wojną, takimi hybrydowymi podchodami, w których strona białoruska próbuje atakować, strona polska się broni. Wskazuje politolog dr Paweł Momro. Po stronie białoruskiej koczuje grupa migrantów. Straż Graniczna codziennie odnotowuje setki nielegalnych przekroczeń granicy. Słyszeliśmy liczby, choćby w ciągu jednego dnia 200 prób, to jest bardzo dużo. A może to się nasilić, tym bardziej, że mamy po drugiej stronie wielkie manewry wojskowe, rosyjskie i białoruskie, Zapad 21. I z tym też się wiąże bardzo konkretne zagrożenie. Mówił były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Straż Graniczna cały czas zabezpiecza pas graniczny i zatrzymuje kolejnych migrantów. Mimo to spada na nich fala krytyki. Jest mi żar po ludzku i przykro, kiedy z wielu ust jesteśmy atakowani i obrażani. Ale obiecuję, że zawsze będziemy stali za funkcjonariuszami, zawsze będziemy ich bronić. Bo czy naszą winą jest to, że jesteśmy wierni rocie ślubowania? Czy naszą winą jest to, że chronimy granic ojczyzny? Chyba nie. Podkreśla komendant główny Straży Granicznej generał dywizji Tomasz Praga. Aby chronić polskie granice, rząd podjął radykalne, ale konieczne decyzje. Wprowadziliśmy stan wyjątkowy. Zawnioskowaliśmy do pana prezydenta. Pan prezydent podpisał stosowne rozporządzenie. I dziś w Sejmie będziemy apelowali do wszystkich sił politycznych, aby wsparły ten stan wyjątkowy. Poinformował premier Mateusz Morawiecki. Stan wyjątkowy obowiązuje od czwartku. Obejmuje 183 miejscowości z województwa lubelskiego i podlaskiego i potrwa 30 dni. Przedsiębiorcy z tego regionu dostaną rekompensaty od rządu. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński zapowiedział projekt ustawy. On zakłada 65% rekompensaty z tytułu dochodu uzyskiwanego w poprzednich miesiącach trzech, czyli czerwiec, lipiec, sierpień. Wnioskodawca będzie kierował wniosek do wojewody, gdzie będzie przedstawiał swoje dochody, jakie uzyskiwał w tych trzech miesiącach. Przeciwnikiem wprowadzenia stanu wyjątkowego od początku jest Lewica. Krytyka rządu, która wypływa ze strony lewicowej opozycji, jest ugruntowana na przekonaniu, że oni w ten sposób pozyskają poparcie swojego elektoratu, nowych wyborców pozyskają. Dziś sprawą stanu wyjątkowego zajął się Sejm. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że są to działania prewencyjne. Zdecydowaliśmy się na to, żeby, jak się mówi językiem medycznym, raczej zapobiegać niż leczyć, nie czekać na rozwój wydarzeń, żeby działać prewencyjnie, nie czekać, co przyniesie Zapad 2021, nie czekać, co przyniosą kolejne akty tego dramatu napisanego w Moskwie i w Mińsku, tylko działać. Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę, że decyzja rządu ma ograniczyć dostęp mediów do sytuacji na granicy. Bo dziennikarze relacjonują konflikty wojenne i inne dramatyczne zdarzenia. Odcinanie ich od tego jest odcinaniem opinii publicznej od rzetelnej informacji. Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o uchylenie rozporządzenia. To samo zrobiła Lewica. To puste miejsce i brak prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który podpisał to rozporządzenie, to wstyd dla tej Izby. Wstyd, że nie znalazł prezydent czasu powiedzieć nam kilku słów dlaczego wprowadza stan wyjątkowy. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że nie ma pewności co do intencji rządu. Nie mamy też po tym wyjaśnieniu pana premiera, który uderzał w bardzo wysokie tony, ale widać nie przekonał pana prezydenta, bo gdyby zagrożenie było aż tak poważne, to nie wierzę, żeby nie przyjechał tutaj prezydent Rzeczpospolitej i nie stanął przed nami. Mimo krytykowania działań rządu, Konfederacja zagłosowała za odrzuceniem wniosków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Pierwszy raz w historii III Rzeczypospolitej mamy sytuację zorganizowanej operacji służb specjalnych mającej na celu sparaliżowanie prawidłowego funkcjonowania naszego państwa. Za odrzuceniem wniosków o uchylenie rozporządzenia zagłosowali też posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz 15, Porozumienia, Koła Polskie Sprawy i dwoje posłów niezależnych. Sejm odrzucił wnioski. Głosowało 435 posłów, za 168, 247 przeciw, 20 wstrzymało się od głosu.
Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie uchylił rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za odrzuceniem rozporządzenia o stanie wyjątkowym oprócz Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zagłosowała Polska 2050, Szymona Hołowni, poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji i dwoje posłów niezależnych. Polskie Stronnictwo Ludowe wstrzymało się od głosu. Trwają rozmowy nad kształtem zmian podatkowych ujętych w Polskim Ładzie. Media donoszą, że rząd może zdecydować się na obniżenie proponowanej wcześniej 9-procentowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Polski Ład zakłada m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz zwiększenie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. Na zmianach ma zyskać 18 milionów podatników, którzy zapłacą niższe podatki. Duże kontrowersje budzą jednak zmiany w rozliczaniu przedsiębiorców. Osoby prowadzące firmy krytykują podwyżkę składki zdrowotnej do 9% bez możliwości odliczania jej od podatku. Rząd nie zamierza się wycofać z tych zmian. Na pewno nie będzie tak, panie redaktorze, że składka zdrowotna pozostanie na poziomie dotychczasowym, to znaczy 53 zł, to znaczy z 9 można odliczyć 7,75. Zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Media donoszą jednak, że składka zdrowotna dla prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub według skali będzie niższa i wyniesie w 2023 roku 4,9%. W okresie przejściowym wyniesie 3%. Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem w zależności od dochodu płaciliby 300, 500 lub 900 zł miesięcznie. Trwają rozmowy. To pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości poważnie podchodzi do wdrażania tego ładu. Temu właśnie też służą konsultacje, rozmowy z różnymi grupami zawodowymi, nie tylko ze stroną społeczną, ale również z pracodawcami. Wskazuje poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości. Zaproponowane zmiany, o których pisze prasa, nie satysfakcjonują wszystkich przedsiębiorców. No, oczywiście dla mnie zwiększą się koszty prowadzenia działalności. Koszty realizacji Polskiego Ładu zostały przerzucone na Polaków z klasy średniej, mówi doradca biznesowy Dawid Feliszek. I oni najbardziej poniosą te koszty, które są związane z realizowaną polityką Rady Ministrów, która polega na tym, żeby jednak wspierać osoby najmniej zarabiające. Zmiany w podatkach krytykuje opozycja. Nie może być zgody na jakiekolwiek podwyżkę podatków. Te zapisy były drastyczne i są drastyczne dla ludzi prowadzących własne biznesy, zmuszających ich de facto do tego, żeby uciec z dotychczas prowadzonego cały czas samozatrudnienia czy prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych. Premier przekonuje, że zmiany są konieczne. Patrzę na to w taki sposób, że system finansów publicznych musi się spinać. Musimy mieć źródła dochodów. Według medialnych doniesień rząd zastanawia się nad wprowadzeniem nowego podatku przychodowego, który przedsiębiorcy mogliby płacić zamiast podatku dochodowego. Przedsiębiorcy, których przychody przekraczają 50 milionów złotych, mieliby go płacić obowiązkowo, gdy naliczony przez fiskusa CIT będzie niższy od 1% jego przychodów w Polsce. Na problem unikania płacenia podatków przez zagraniczne koncerny wskazywał Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który uczestniczy w negocjacjach z rządem. Doceniamy konstruktywną postawę rządu oraz to, że uwzględnił większość naszych postulatów. Nie udało się porozmawiać w sprawie maksymalnej wysokości składki na NFZ i minimalnego CIT na poziomie 1%. Może jeszcze zmienią zdanie. Zjednoczona Prawica zapowiada dalsze rozmowy celem uzyskania porozumienia wokół postulatów Polskiego Ładu. Zależy nam na konsensusie wokół tego projektu. Jeśli rząd przyjąłby proponowane ustawy na najbliższym posiedzeniu, Sejm zająłby się nimi w połowie września. Wówczas zmiany po podpisie prezydenta mogłyby wejść w życie już w przyszłym roku. Trzy połączone senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem w całości noweli ustawy o radiofonii i telewizji. Wcześniej eksperci zaproszeni przez opozycję przekonywali, że nowela narusza polską konstytucję. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma unormować sytuację na polskim rynku medialnym i chronić go przed wpływem zagranicznego, niekontrolowanego kapitału. Zmiany dotkną amerykańską spółkę Discovery, która posiada 100% udziałów w TVN-ie. Dotąd spółka omijała prawo, zarządzając stacją przez holenderską spółkę Swoop z siedzibą na lotnisku, w której nie ma zatrudnionych pracowników. Zmiany przyjął już Sejm, jednak dziś połączone senackie komisje kultury i środków przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza opowiedziały się za odrzuceniem nowelizacji w całości. Żadna nowelizacja nie była tak zła, fatalna i tragiczna w swoich następstwach.
odrzućmy ją razem. Mówił senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Za odrzuceniem było 23 senatorów, 11 głosowało przeciwko. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W sprawie nowelizacji senatorowie opozycji zamówili ekspertyzy. Według profesora Marka Chmaja nowelizacja naruszy traktat gospodarczy podpisany przez Polskę i Stany Zjednoczone. Tworząc przepisy niezgodne z traktatem, narażamy się na wypowiedzenie tego traktatu i na podobne traktowanie polskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Według Mirosława Wróblewskiego, reprezentującego Rzecznika Praw Obywatelskich, nowelizacja narusza konstytucję i może podważyć zaufanie obywateli do polskiego prawa. Po to są rozwiązania prawne, aby móc kształtować swoją działalność na przyszłość, aby istniała przewidywalność prowadzenia swojej działalności. Wcześniej opinię prawną do Senatu przesłała Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. Według niej przyjęta przez Sejm poprawka Kukiz 15, zakazująca przejmowanie stacji przez spółki Skarbu Państwa ma luki. Według opinii stację TVN mogłaby przejąć państwowa fundacja. Według posła Kukiz 15 Jarosława Sachajko takie przejęcie nie będzie możliwe. Zgodnie z tym, co mówili prawnicy, z którymi my konsultowaliśmy tę poprawkę. Jak dodaje, właściciel TVN-u, spółka Discovery, nie będzie skazana na utratę większości udziałów w stacji. Zrobić te nadmiarowe akcje w dostępie publicznym przez giełdę i społeczeństwo kupi te 51% akcji, czyli to będzie akcjonariat bardzo rozproszony. Specjalista do spraw mediów Mariusz Sieraczkiewicz nie ma wątpliwości, że opozycja, walcząc z nowelizacją, tak naprawdę walczy o swój byt medialny. TVN jest stacją, na którą tak naprawdę może liczyć opozycja i w momencie, kiedy nastąpiłoby utrącenie tej stacji, opozycja pozostaje bez mediów. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż nie podjęła decyzji, czy przedłuży koncesję dla TVN24, a ta kończy się 26 września. Ta zwłoka, według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, negatywnie wpływa na wolność mediów w Polsce. Sytuacja, w której koncesja stacji wygasłaby ze względu na brak decyzji organu, odmowa koncesji albo jej cofnięcie, byłyby nie do pogodzenia z obowiązującym porządkiem prawnym oraz ze standardami ochrony praw człowieka. Według senatora Prawa i Sprawiedliwości Jana Marii Jackowskiego, nawet jeśli koncesja nie zostanie przedłużona, TVN24 dalej będzie dostępne w Polsce. Nowelizacja nie obejmuje nadawania satelitarnego. W związku z tym, że uzyskała holenderską koncesję, którą nostryfikowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to i tak bez względu na los tej ustawy będzie mogła w sposób legalny nadawać swój program w Polsce. Zmiany w ustawie medialnej są potrzebne, zauważa politolog profesor Mieczysław Ryba. Nowelizacja nie jest wymierzona w stację TVN. I to ma też zabezpieczać przed penetracją tutaj naszego rynku przez obcy kapitał, na przykład rosyjski, który mógłby równie dobrze operować pod firmą Krzak. Nowelizacją ustawy medialnej Senat zająć ma się 9 lub 10 września. Prezydent Andrzej Duda wyraził zdecydowaną aprobatę dla inicjatywy Wielkopolan w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem narodowym upamiętniającym wybuch zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Łańcuch bohaterów z piersi murowany. Do Pałacu Prezydenckiego przybyli dziś Wielkopolanie. Panie Prezydencie, przyjechaliśmy do Pana z apelem, z prośbą o ustanowienie 27 grudnia Dniem Święta Państwowego Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Mówił prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, syn powstańca wielkopolskiego, Tadeusz Musiał. Wraz z apelem pomysłodawcy inicjatywy wręczyli na ręce prezydenta symbole powstania wielkopolskiego. Zaprezentował je dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki. To jest replika chorągwi powstańczej. One powstawały spontanicznie, szyte przez żony, siostry powstańców wielkopolskich w pierwszych dniach powstania wielkopolskiego. Wręczamy również Panu Prezydentowi, bo to są nasze prezenty,
sztandar, sztandar pierwszego pułku strzelców wielkopolskich. Inicjatywa Wielkopolan spotkała się ze zdecydowaną aprobatą prezydenta. Andrzej Duda podkreślił, że święto narodowe należne jest Wielkopolanom i bohaterom, którzy podczas powstania odzyskali Wielkopolskę dla naszego kraju. Niezwłocznie postaram się, aby odpowiedni projekt ustawy będący naszą inicjatywą ustawodawczą znalazł się na biurku u pani marszałek i mam nadzieję, że będziecie państwo, a my razem z państwem mogli obchodzić Narodowy Dzień Święto Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia już tego 2021 roku. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak właśnie się stało. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W pierwszym okresie walk do końca roku Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 roku. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, a ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. W Dolinie Panjshiru bojownicy Narodowego Frontu Obrony wciąż walczą z talibami. Przywódca mudżahedinów wzywa Afgańczyków do narodowego powstania przeciwko władzy talibanu. Dolina Panjshiru to ostatnia prowincja stawiająca opór talibom. Talibowie oznajmili, że w nocy przejęli kontrolę nad wszystkimi obszarami tego regionu. Dowodem na zwycięstwo talibów ma być to nagranie z centrum prowincji. Jednak przywódca skupionych w Dolinie Panjshiru mudżahedinów twierdzi, że jego bojownicy wciąż walczą z talibami. Wzywa wszystkich Afgańczyków do narodowego powstania przeciwko władzy talibanu. Gdziekolwiek przebywacie, w Afganistanie czy poza nim, wzywam was do rozpoczęcia powstania w imię godności, wolności i pomyślności naszego kraju. Wkrótce zostanie ogłoszony nowy afgański rząd. Rzecznik talibów wzywa obywateli do jedności i współpracy. Jeśli ktoś bierze do ręki broń, to bez wątpienia jest wrogiem całego kraju i naszego narodu. Tak więc ludzie muszą wiedzieć, że islamski emirat Afganistanu zakończył wojnę. Teraz wszyscy musimy pracować na rzecz dobrobytu i zachowania wolności. Tymczasem talibowie nie pozwalają Amerykanom opuścić Afganistanu. Dwa samoloty czekają od 6 dni na odlot z afgańskiego lotniska. Są wśród nich obywatele USA i ich afgańscy sojusznicy. Talibowie trzymają ich jako zakładników. Stany Zjednoczone nie interweniują w tej sprawie. Trudno mówić w tej chwili o Stanach Zjednoczonych jako o hegemonie, a może nawet coraz trudniej jest mówić o Stanach Zjednoczonych jako o supermocarstwie. Supermocarstwo nie powinno sobie pozwalać na tego typu zachowania, już nie mówię wrogów, ale nawet przeciwników. Mówił dr Bogdan Pliszka z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Afganistan popada w coraz większe uzależnienie się od Chin. Stąd Pekin jest w stanie przerwać rządy talibów w Afganistanie. Rzecznik prasowy talibów już wprost powiedział, że pytany o budżet, że w tej chwili budżet to będą właściwie pieniądze przesyłane przez Pekin. Jeżeli Pekin by takich pieniędzy nie przysłał, to byłby w stanie jakby albo zdyscyplinować talibów, albo obalić ich rząd. Politolog dr Bogdan Pliszka uważa, że Chiny będą wspierały finansowo talibów w zamian za wydobywanie minerałów czy metali ziem rzadkich, na przykład litu, wykorzystywanego w bateriach telefonów komórkowych. To były informacje dnia. Z Panem Bogiem.